Bardzo dziękuję, że Pan się zgodził na rozmowę. Generalnie ten wywiad będzie poruszał na razie takie kwestie bardziej ogólne dotyczące dzielnicy jako jednostki i później bardziej tak się skupiało właśnie tutaj na dzielnicy 16. Może tak na początek chciałam Pana zapytać, jak by Pan ocenił ogólnie funkcjonowanie dzielnic jako jednostek pomocniczych, czy ogólnie jednostek pomocniczych w Polsce, po prostu ten system, czy on ma wady, zalety, jakie, czy jest dobry, czy zły? To znaczy na pewno to, że władza zeszła niżej, prawda, czyli piętro niżej, pomogło rozwiązywać problemy drobne, które do tej pory niekoniecznie były rozwiązywane, bo były duże rzeczy, którymi się zajmowali tam więksi. Urzędnicy, jeżeli mówimy o tym, że powinni pilnować tych drobnych rzeczy, nie zawsze to robili, bo wiadomo, że urzędnik wykonuje swoją pracę, jest to pewnego rodzaju inna motywacja. Radni, jeżeli są wybierani na tym najniższym szczeblu, no jakby znają ten teren, każdą dziurę i jakby przez te moje przynajmniej 12-13 lat teraz pracy, okazuje się, że wiele tematów, których do tej pory nikt nie dotykał, jest robione. I to jest może ten sukces i to, że te drobne rzeczy właśnie dzięki temu, że ludzie na tym niższym poziomie zaczęli o to zabiegać. I dostali do tego jeszcze narzędzia, czyli dostali narzędzia, które ewoluowały, bo ilość tych pieniędzy, prawda, zmieniała się. No, dostawaliśmy nowe zadania i wydaje mi się, że to w jakiś sposób można ocenić po tym, jak to się zmieniło na zewnątrz, bo to można zobaczyć niektóre rzeczy, które się zmieniły. To są owoce. I po tych owocach, tak jak powiedziałem tutaj zresztą Panu, można się rozliczać. A jaki jest może jakiś główny problem ogólnie w tej strukturze, w tym funkcjonowaniu? Czy Pan jakiś mankament, który... Znaczy, bo w momencie, kiedy mówimy zawsze o tym zaangażowaniu radnych, bo to jest... Umówmy się, są ludzie, którzy są pasjonatami i zależy im na tym, żeby pracować dla dobra innych, a są tacy, którzy chcą być. I to zawsze budziło pewne wątpliwości, ilu tych radnych powinno być, ile tych dzielnic powinno być, prawda? Ja określam, że wydaje mi się, tak to jest moje zdanie takie, gdyby radnych było na przykład 15 u nas, też byśmy sobie świetnie dali radę. Bo generalnie, tak jak powiedziałem, zaangażowanie ludzi pokazuje, że jeżeli ktoś naprawdę chce rozwiązywać problemy, to jest w stanie tutaj zaangażować i rozwiązywać te problemy. A część ludzi po prostu w tym momencie traktuje, ja bym to powiedział, takie miejsce do przezimowania. I to jest przykre. Bo z tymi ludźmi wtedy się nie rozwiązuje problemów, tylko rozwiązuje się emocjonalne jakieś problemy, a nie mieszkańców. A czy na przykład widać jakiś wpływ partii politycznej tutaj na Znaczy funkcję? Zaczyna się coś takiego dziać, gdzie próbuje się przełożyć tą politykę, czego ja jestem przeciwnikiem, bo uważam, że tu powinna być rola samorządu, a partia polityczna trochę ma inne cele. Moim zdaniem samorządowcy powinni tutaj dbać o dobro lokalnej tej społeczności i to powinno być jakby na pierwszym miejscu. Okazuje się, że w niektórych miejscach nie do końca tak jest. Ja cieszę się, że u mnie, mimo że próbują tutaj podzielić tą radę na platformianą i PiS-ową, staram się trzymać to w takim kierunku, żeby ludzie byli na tych, którzy chcą pracować i którzy nie chcą pracować. I taki podział dla mnie jest bardziej czytelny i łatwiej to jakby ocenić po zaangażowaniu radnych na przykład. Także gdzieś tam próbują przełożyć tą politykę, chociaż później ci ludzie, którzy pracują w dzielnicach, mając to doświadczenie takie na tym niższym szczeblu, wychodząc do Rady Miasta na przykład, no mają to doświadczenie już w pracy samorządowej. Czyli pomaga im to na pewno w tym, żeby patrzeć na to miasto trochę inaczej, niż taki radny, który przychodzi z ulicy i próbuje jakby od początku wszystkiego się nauczyć, bo mu czasem kadencji brak. A co można by było zrobić, żeby poprawić funkcjonowanie? Widzi Pan jakieś rozwiązania? To znaczy, żeby było lepsze? Żeby było lepsze. Znaczy ja tutaj może zmniejszenie radnych, tak? To znaczy nie, niekoniecznie. To znaczy ja mówiłem, że nie byłoby to nie z jakimś uszczerbkiem, ja bym powiedział, gdyby było mniej radnych. Ale jeżeli mówi o to, jeżeli Pani mnie pyta o to, co zrobić, żeby było bardziej skutecznie, żeby nasza praca była bardziej skuteczna, to jak zwykle przepływ informacji. Czyli ja jestem w ogóle za
takim sposobem rozwiązywania problemów, że siada się przy stole, rozmawia się, kontaktuje się, jak mamy jakiś temat do rozwiązania. A pismo powinno rodzić się po takich spotkaniach albo po pewnych rozmowach. A czasem to jest na zasadzie takiej, że te pisma krążą, odpowiada się pismem na pismo i to tworzy się taką buchalterię, z której no, czasem tak jak mam teraz cztery inwestycje, które trzeba za przeproszeniem popychać do przodu. To jest żywy przykład na to, że brakuje skuteczności, czyli właśnie takiej precyzyjnej pracy, która by była bardziej lepiej zorganizowana. Te dokumenty, które chodzą, krążą w różnych dziwnych miejscach, moim zdaniem powinno się coś tam zmienić, żeby one niepotrzebnie gdzieś tam nie biegały wokół urzędu, bo okazuje się, żeby jedną małą inwestycję zrobić, to buchalteria jest taka, że każdy mówi, że to musi być, tamto musi być, wszystko musi być, a tak naprawdę robi się później to, co powinno być najważniejsze, tą całą inwestycję w zimie, wtedy, kiedy i tak to trzeba poprawiać. Czyli bez sensu i to mnie najbardziej w tym wszystkim, że tak powiem, denerwuje i z tym chciałbym walczyć, bo to się przełoży na skuteczność. Jeżeli organizacja pracy będzie lepsza, to w dzielnicy i również przez to, albo inaczej w mieście, przez to w dzielnicy jakość się poprawi. Narzędzia typu dostępność do pewnych danych, które są w internecie, mówię tutaj o własności działek, o rodzaju, że tak powiem, tej zieleni, żeby było jak najwięcej materiałów, które można sobie bezpośrednio sprawdzić, to wtedy ktokolwiek to przychodzi, ja mogę pokazywać, prawda, o którym miejscu mówimy, w którym miejscu jest ta dziura, w którym, bo to jest narzędzie do pracy. I tego rodzaju narzędzia żeśmy kiedyś próbowali uzyskać z miasta. Część już jest, część jeszcze tam się pracuje na jakimś tam MCP-em czy jakimś tam. Czyli generalnie ten przepływ informacji jest jakby między radą a urzędem miasta, czy powinien być lepszy w środku moim. Też nie jest to znaczy, u nas, ten przepływ informacji? U nas generalnie jest tak, że zarząd wykonuje pewne zadania, które zleca mu rada. Rada jako ten organ demokratyczny, prawda, podejmują pewne działania, gdzie później my jako zarząd i ja jako przewodniczący muszę to wykonywać. I jeżeli ja dobrze przygotuję pewne rzeczy, to rada ma przejrzystość i wie, co mamy robić, a jeżeli jest sytuacja taka, że ja dzisiaj nie wiem, czy są pewne rzeczy zrobione, czy będziemy mogli wykonać te zadania, czy nie będziemy mogli, czy nam prezydent puści te zadania, dlaczego nam zablokował, a czy w ogóle się dowiedziałem, że są zablokowane, to są rzeczy, które destabilizują i wtedy wprowadza się zamęt i ja nie bardzo wiem, jak rozmawiać z radą, prawda? Rada nie bardzo mnie rozumie, czyli jest taki, że tak powiem, bałagan. I to może wygląda przynajmniej w tym roku nieciekawie. W poprzednie lata były troszkę w niektórych miejscach lepsze, bo człowiek przynajmniej wiedział, że ma tyle pieniędzy i to jest do wykonania. I robiliśmy konkretne zadania. No teraz się pozmieniało, powiem szczerze, że ten rok nie jest dobry do opisywania. A czy to jest takie tymczasowe, w tym sensie, że to do końca roku tak będziecie Państwo mieli problem z tymi środkami? Ja mam nadzieję, że to jednak się drugi raz nie powtórzy, bo ja rozumiem, można biednie żyć, ale normalnie, niż na wyrost i nienormalnie, czyli mając pieniądze na papierze, a później przychodzi się gdzieś i okazuje się, że nie ma nic, to ja wolę biedniej, ale mieć konkretnie. Tak, konkretnie informacje. A jak opisałby Pan funkcjonowanie tutaj Rady Dzielnicy? No, może zarząd, rada zarząd, ogólnie jako całość może tutaj? Znaczy, generalnie największą pracę wykonuje zarząd i to no zresztą do tego jest powołane, żeby wykonywał te wszystkie rzeczy, które rada wymyśli. Zaangażowanie zarządu, no przynajmniej kilka, jakby powiedzieć, kierunków, które są do nie kierunków, tylko kilka różnych zadań, ja bym tak powiedział, bo są zadania remontowe i szkolne i łączność z mieszkańcami, prawda? Czyli zakres jest dość szeroki, żeby jedna osoba wszystko ogarniała. Także tutaj u nas jest taki właśnie podział na wykonywanie konkretnych rzeczy. A komisje de facto u nas podpowiadają albo sugerują pewne działania. W większości jednak zarząd jest tutaj jakby inicjatorem pewnych działań, bo pokazuje gdzie, przedstawia swoje propozycje i komisja to opiniuje. Czyli działa to u nas trochę w drugą stronę. Aczkolwiek od czasu do czasu się zdarza, że komisje pokazują swoje inicjatywy, pokazują swoje rozwiązania, aczkolwiek nie jest to takie częste. No bo
Nie wiem, czy ja ich tak przyzwyczaiłem, że im zawsze daję kawę na ławę, że pokazuję im rozwiązania. Ja przepraszam, bo jestem sekretarką jeszcze. No. Na czym skończyliśmy? No, o tym, że zarząd wykonuje większość i inicjuje pewne działania. Oczywiście sugeruje się tutaj różnymi wskazaniami czy komisji, czy poszczególnych radnych, którzy pokazują albo rzecz, która jest uciążliwa, albo jakiś temat, który należałoby rozwiązać. No i to mniej więcej w taki sposób działa. U nas jest, tak jak powiedziałem, większość inicjatywy zarządu, czy my przedstawiamy pewne propozycje, które opiniuje później komisja i później to idzie na radę. Także u nas przyjęty jest taki model, że my tutaj zasuwamy. Czyli raczej, jeżeli chodzi na przykład o przygotowanie projektów uchwał, to wszystko właśnie też spada na zarząd? Może nie wszystko, ja mówię większość. Ale większość, tak, znacząco. Są komisje, które przygotowują pewne projekty uchwał, tutaj komisja praworządności, komisja infrastruktury czy praworządności mają swoje inicjatywy, aczkolwiek tak jak mówię, to są jakby takie uzupełnienia. Główny ciężar to jest na zarządzie, czyli my przedstawiamy większość projektów, większość pomysłów. Jeżeli one wypływają na przykład z inicjatywy jakiegoś radnego, to bierzemy to pod uwagę, bo tak powiedziałem, informacja jest ważna. A później my musimy być skuteczni, czyli my te wszystkie rzeczy, które spływają odpowiednio z któregoś źródła, musimy rozwiązywać i starać się być skuteczni w działaniu. I tak powiedziałem, że po owocach ich poznają. Bo to najłatwiej sprawdzić, tak. Bo nie po tym, co ja mówię, tylko po tym, co się robi. A czy na przykład ten układ jakby jest według Pana właśnie efektywny, czy na przykład wolałby Pan, żeby jednak komisje były bardziej aktywne, czy poszczególni radni i żeby jakby więcej rzeczy od zarządu może wziąć, scedować jakieś obowiązki? Wszystko się rozbija od tego, jacy są radni. Jacy są radni. Mhm. Bo tutaj nikogo się nie da zmusić. Tak, jeżeli oczywiście. Sytuacja jest taka, że mamy 21 osób i z tych 21 osób 7 chce pracować więcej niż inni, bo mają swoje pomysły, mają swoje priorytety i to robi, to próbujemy zagospodarować, ale ja nie jestem w stanie nikogo zmusić do tego, żeby ktoś chodził po tym swoim okręgu, wymyślał zadania i tak dalej. Oczywiście. No, to są rzeczy niestety. No, raz się ma takich radnych, raz się ma takich, to ludzie wybierają. Jeżeli się nie sprawdził, to trzeba go odwołać i dać szansę innym, nowym, kreatywnym osobom. A jak właśnie wygląda ten kontakt z mieszkańcami? Czy się angażują? Czy jak wygląda może to też od strony radnych? Wszystko zależy od tego, jakie tematy. Jeżeli się krzywda dzieje, to przychodzą i robi się tutaj, że tak powiem, głośno. No i jeżeli są takie rzeczy, które dotyczą bezpośrednio, na przykład jak tutaj był Pan i kwestia chodnika, trawnika, to również staramy, przynajmniej ja mam taką zasadę, że zawsze wolę spotkać się, porozmawiać, niż pisać te pisma. A jeżeli chodzi o na przykład docenianie naszej pracy, to tutaj też czasem, tak mówię, że o kwiatek z tamtego roku jeszcze jest, ale niepełnosprawni przynoszą na przykład swoje podziękowania za to, że staramy się ich problem rozwiązywać, bo to też jest dla nas ważne, że my wiemy, że robimy to nie dla idei, tylko dla konkretnych ludzi, bo jeżeli okazuje się, że w pewnym momencie my, próbując wykonać jakieś inwestycje czy jakieś działania, później to gaśnie, jakby wszyscy uważali, że to im się należy. I wydaje mi się, że pewna współpraca polega na tym, że ludzie proszą, ale również przychodzą i mówią, że tak, to było dobre, dziękujemy, bo to jakby podbudowuje morale ludzi, którzy tym się zajmują. Bo to tutaj trudno mówić o tym, że tutaj ktoś siedzi dla pieniędzy, bo to jest pewnego rodzaju powołanie. Jeżeli ktoś ma to powołanie, to robi to lepiej. Jeżeli ktoś nie ma, to robi to tak, jak potrafi. A generalnie radni powinni jakby bardziej może wychodzić w stronę mieszkańców, czy... Mi się wydaje, że oni żyją przecież wśród tych ludzi. I nie, przynajmniej moje jest takie zdanie, że taka jest idea dzielnic, że one są jak najbliżej mieszkańców. Jeżeli ktoś mieszka w danym rejonie, to po prostu on tam na bieżąco jest. Jeżeli jest osobą rozpoznawalną, to część ludzi po prostu nawiązuje z nim kontakt, bo widząc, że coś takiego jest, jak nieposprzątane, czy dziura, czy cokolwiek, można takiego człowieka nawet zaczepiać, ale to też musimy budować otwartość społeczeństwa na to, żeby oni się interesowali, co jest, bo to jest, tak jak mówię, kwestia informacji. Jeżeli tej informacji nie ma, to trudno się domyślać, gdzie jest problem. I dlatego
zawsze na każdym spotkaniu z mieszkańcami mówię, że jeżeli chcą, żeby było lepiej, to muszą tutaj interweniować, muszą być aktywni, bo tam, gdzie jest aktywność, tam się coś dzieje. Tam, gdzie nie ma, to rzadko jest tak, żeby ktoś się domyślił, że tam trzeba przyjechać, to zrobić i tak dalej. Można żyć tak 20 lat. Nic się nie zmieni. Mówił Pan o problemach właśnie z komunikacją z urzędem. Czy są, jak jeszcze znaczy, opisał Pan ten kontakt z urzędem, z Radą Miasta? Ja bym powiedział tak, że to chodzi o to, żebyśmy byli ten obieg informacji, żeby był bardziej konkretny, bo tak jak mówię, jeżeli odsyła się, prawda, jedną sprawę tak w kółko i dochodzi się do tego samego miejsca i sprawa nie jest załatwiona, to czasem to bolesne jest. I dlatego uważam, że pewne rzeczy, które się dzieją w urzędzie, powinny być zmodernizowane. Nie do końca potrafię powiedzieć jak, dlatego że nie znam wszystkich warunków, dlaczego taka jest organizacja pracy, bo to też trzeba wiedzieć, że niektóre rzeczy wynikają z tego, że ktoś im to narzucił przez ustawę, czy jakieś inne uregulowania prawne, których się nie są w stanie zmienić, ale część rzeczy jest wymyślana przez danych ludzi, prawda? I to jest rzecz, nad którą można popracować, żeby niepotrzebnie tej całej energii nie puszczać w gwizdek, gdzie można całkiem inaczej tą energię spożytkować. Bo część ludzi więcej energii na papiery niż na konkretne działanie, pozyskiwanie pieniędzy, nadzór nad inwestycjami i tak dalej. To jest clue, a tamto powinno być jakby dodatkiem, a nie odwrotnie. Także to jest dla mnie najważniejsze, żeby tutaj poprawić przede wszystkim czytelność niektórych procedur, tak żeby to było jasne, a tutaj się troszkę tutaj niestety nie zgadzam z niektórymi rzeczami. A jak jest w takim razie z Radą Miasta Krakowa? Czy z radnymi miejskimi, nie wiem, ma Pan jakiś kontakt? Znaczy ja, czy pomagają dzielnicy, interesują tak, się też? To znaczy ja, w moim przypadku jest tak, że ja staram się przychodzić na sesję Rady Miasta. Ten kontakt z radnymi z naszego okręgu mam bliski. W momencie, kiedy mówimy o zadaniach do budżetu na kolejny rok, jest kontakt, rozmawiamy, pytają się, jakie problemy. Także tutaj jak najbardziej jesteśmy w dobrym kontakcie. Oczywiście tutaj wiadomo, zadania są inne. No my poddajemy te problemy z dołu. Ich zadaniem jest to, żeby te rzeczy, które tutaj z dołu wychodzą, były jakby pilnowane i realizowane. Bo to jest budżet miasta. No, do budżetu miasta ja tam za bardzo nic nie mam, ale radni miasta mogą. I to oni później przejmują pałeczkę i oni pilnują tych inwestycji. Tutaj mamy kilka takich przykładów. Będzie sala gimnastyczna, mam nadzieję, w przyszłym roku za tą szkołą budowana, taka duża. Ileś tam kilometrów ścieżek rowerowych wspólnie też zrobionych. Boiska wielofunkcyjne. Także kilka tematów takich wspólnych dzięki radnym miasta żeśmy zrobili. I to jest moim zdaniem bardzo owocna współpraca. Przynajmniej w moim wydaniu. A co jeszcze takiego by Pan wskazał ważnego, co dzieje się teraz w dzielnicy? Może jakieś najpilniejsze potrzeby, które... Znaczy ja mam niezmienione rzeczy, oprócz tego, co powiedziałem przed chwilą, tej sali gimnastycznej w Trójce, która jest to jedna z większych inwestycji, bo w budżecie około 6 milionów, to ja przede wszystkim chciałbym poprawiać infrastrukturę związaną z parkowaniem samochodów, porządkować to wszystko, co tutaj się dzieje, bo to wpływa później na funkcjonalność. Jeżeli te samochody stoją byle jak, byle gdzie, nie ma jak przejść po chodnikach i są zastawione, to jest uciążliwe. Też estetyka. I druga rzecz to jest rzecz poprawa bezpieczeństwa. Tutaj w mojej dzielnicy jest kilka osiedli takich kibicowskich, gdzie się coś tam niedobrego dzieje. I ciężko mi tutaj zachęcić mieszkańców, żeby byli stronami w postępowaniu na przykład jakimś tam sądowym, no bo każdy się boi. I dlatego chciałem robić tak zwany monitoring bardziej lokalny niż miejski, ale który by obejmował główne ciągi piesze. I to mniej więcej innymi, ja tak pokazuję taki przykład. Na przykład tutaj taka jest jedna z kilku przykładów, gdzie można pokazać. To jest ogródek jordanowski, który de facto teraz postawiliśmy tam taką kamerę cyfrową. Właśnie po to, żeby jakość tego była lepsza. Tu widać, że nam pięknie wymalowali, ale jeszcze rejestrator do tego, bo kamery cyfrowe musimy zmienić rejestrator do tego. I tym chcę zarażać również mieszkańców, żeby to było też pole do współpracy, gdzie ten ogródek w ogóle jest takim przykładem współpracy sześciu bloków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tutaj są sześciu.
I to jest przykład, gdzie można było coś wspólnie zrobić. Oświetlone jest, zrobiony monitoring, wymienione wszystkie urządzenia. I 80% tego, co się tam działo w nocy, jest historią. Mhm. Oczywiście dalej przy tym stole różne dziwne rzeczy się dzieją, ale już nie w takiej skali, jak było przedtem. Mając teraz, tak jak mamy online, prawda, przejście, tak. Mam taki pomysł, żeby zrobić jako wideotelefon na zasadzie kamery cyfrowe, które mają numery IP, można sobie zrobić skróty do takich kamer. Gdzieś tam na pulpicie chciałbym zarazić tym straż miejską, tylko żeby się nie bała odpowiedzialności, bo to nie jest monitoring, tylko to jest interwencja, na przykład w momencie, kiedy ktoś dzwoni i jest kazimierzowskie, na przykład 25, to on, mając wiedzę, że jest taka kamera przy tym, może sobie wtedy otworzyć, zobaczyć, co się dzieje, wysłać patrol, który i tak będzie mógł być zweryfikowany, jak on zadziałał, jak to wyglądało. I to są działania. Muszą być skuteczne, inaczej, musi być dobry sprzęt, żeby być bardziej skutecznym. Ale tak jak powiedziałem, no niestety nie jest to takie proste, bo zapraszanie do tego ludzi z zewnątrz, którzy mają dołożyć do tego pieniądze, jest trudne. Tutaj, żeby się zgodzili na lampy i na monitoring, trwało to pół roku, zanim ludzie doszli do wniosku, że a może sami to zrobimy. Także nie jest. Czyli finansowanie było, jakby mieszkańcy się dołożyli. Wspólnie, tak. Wspólnie każdy dał tam chyba po 1000 zł. Później rejestrator, żeśmy ze spółdzielniami wspólnie kupowali. To jest taka zabawa, ja bym w cudzysłowie oczywiście zabawa, bo to jest taka grzebanina, taka robota na piechotę. Czyli z każdym trzeba porozmawiać. Różni ludzie są w zarządach, starsi, młodsi, bardziej wykształceni, mniej wykształceni i różne podejście do tego. Szukamy kompromisu, budujemy jakiś kompromis i wydaje mi się, że to niestety jest długotrwałe, ale wydaje mi się, że skuteczne, bo po jakimś czasie ci ludzie rozumieją temat, wiedzą, jak to działa, nie przeklinają, że tak powiem, mówią, a mieliśmy też, że tak powiem, po jakiegoś tam kiedyś dzielnicowego laupałką, prawda, i było dobrze, a teraz to przyjeżdżają, to specjalnie koguty włączają, żeby wszyscy uciekli, żeby nie musieli internet. Różne są wizji, a teraz jak się ogląda, to będzie można oglądać, zobaczyć wszystko, jak tam wyglądało. Mimo, że nie zawsze jest skutecznie, bo w nocy to trochę inaczej działa, ale już 50-60% odpada tych takich historii, które ktoś wymyśla, bo można to zweryfikować i wtedy rozwiązuje problem. Jak ktoś wie, że tam jest kamera, to już głupoty mogą przestać przychodzić do głowy. No pod warunkiem, że zrobi trzy rzeczy, na przykład czy dwie rzeczy jakieś i nie będzie miał jakieś tam sankcje, to tak, bo w momencie, kiedy kamery są, a nie ma konsekwencji, to się przyzwyczają do kamer też. I to jeszcze może tak na koniec. Chciałam zapytać o taki temat, skoro już jesteśmy tutaj przy aktywności obywatelskiej, mieszkańców i tak dalej. Czy może zetknął się Pan z takim tematem budżetu partycypacyjnego? To jest w sumie temat dość nowy, aczkolwiek wprowadzany w miastach Polski i dotyczy tego, że jakby część środków jest wydzielanych w budżecie samorządu po to, żeby mieszkańcy mogli decydować, na co te środki idą. Jest taki pomysł organizacji tutaj z Krakowa, żeby spróbować wprowadzić coś takiego, ale na razie na poziomie dzielnic. Że jakby mieszkańcy wskazywaliby te potrzeby do wykorzystania tych pieniędzy. I chciałam zapytać, czy widziałby Pan siebie na przykład w pomocy w realizacji takiego projektu, czy jak Pan w ogóle ocenia taki... Znaczy, wydaje mi się, że to jeszcze, to co Pani mi powiedziała, nie jest na tyle jeszcze konkretne, żebym ja się mógł do tego odnieść. Wydaje mi się, że zasada jest taka, żeby ludzie mieli motywację do aktywności, chyba tak? Może... Na dzień dzisiejszy, nie wiem, jak inaczej, nie bardzo potrafię sobie to przełożyć na sposób, w jaki byśmy to robili, bo każdy budżet jakikolwiek musi mieć sposób realizacji. I tu, żeby nie stworzyć kolejnej możliwości do jakiejś tam bijatyki między ludźmi, bo ktoś będzie się chciał o coś bić, prawda, żeby mieć pewnego rodzaju środki na wykonanie czegoś. Nie potrafię znaleźć na razie narzędzi. Może i pomysł jest dobry, żeby zaangażować. Ja staram się ludzi w inny sposób angażować, w taki, że przychodzą z konkretnymi tematami i próbujemy szukać rozwiązań, prawda? To też ich jakoś motywuje do tego, że widząc, że przychodzą z tematem, ten temat jest realizowany, czy w pierwszym roku, czy w drugim, ale w jakiś sposób on jest wzięty. To jest też dla nich motywacja, ale czy mocniejszym by było stworzenie takiego budżetu, to nie wiem.
Nie wiem, bo muszą być narzędzia do wykonania później. Konkretniejsze. To jest przy takim układzie, jaki jest u nas, znowu będzie bardzo dużo mówienia, a później okaże się, że to są małe pieniądze, więcej się przegada. Tego się boję, bo może pomysł jest fajny, ale muszą być dobre narzędzia organizacyjne, żeby to później przekuć na konkrety, żeby ktoś mógł z tego skorzystać, żeby te konkretne rzeczy były realizowane, żeby to nie było kolejnym takim zadaniem, które mamy. I jeszcze więcej problemów, bo nie wiadomo, bo trzeba coś nowego tworzyć. Uważam, że na razie mamy co robić, tylko kwestia jest, żebyśmy mieli jeszcze trochę więcej narzędzi takich finansowych, żeby to realizować, bo tematy są. Nad tym Rada Miasta pracuje, jak to teraz porozkładać, czy mają być to budżet jeden na przykład jeden worek, prawda? Czy mają być to zadania powierzone, każdy worek osobno. Trudno mi powiedzieć, jak oni tam to wymyślą. Są te dwie koncepcje. Ciekawy jestem, która zwycięży. A którą by Pan wolał? Znaczy przy moim podejściu do przynajmniej mojej wiedzy, prawda, to wydaje mi się, że mógłbym powalczyć tutaj z jakby ogólną kwotą na dzielnicę przy założeniach takich, że mamy jakąś tam część, przykładem do 80% na te podstawowe rzeczy, typu edukacja, remonty chodników. Edukacja, tak, remonty chodników, ogródki jordanowskie i tam zieleń, czystość, to jest jakby klucz, bo to są zadania konkretne i są rzeczy, które mogą wyjść takie dodatkowe, które chcemy realizować, przykładowo jakieś konkursy i takie inne rzeczy, tak zwane mniejsze. Przy takim podejściu, jak u nas jest w Radzie, gdzie staramy się tutaj jakby nie skupiać na jednej dziedzinie, bo nie da się tak zrobić, żeby zostawić trzy inne, a dofinansować tylko jedną, to wydaje mi się, że to by mogło u nas funkcjonować. Ale w innych dzielnicach nie wiem, bo to jest kwestia taka, żeby ktoś nie zrobił błędu typu robimy w tym roku wszystkie szkoły, a zostawiamy całą resztę, bo można sobie krzywdę takim narzędziem zrobić. To jest takie moje zdanie na dzisiaj i zobaczymy, jak ono to będzie miało przełożenie na całą resztę, bo to statut chyba się już przygotowuje, żeby nie powiedzieć, że już jest przygotowany. A czy myśli Pan, że na przykład osobowość prawna pomogłaby dzielnicy, czy w działaniu? Nie jestem finansistą, ale gdyby ktoś umiał to uzasadnić, jakie są plusy tego, prawda? Gdyby ktoś mi podpowiedział, ja tutaj nie czuję się mocno, żeby widzieć, jakie są różnice, prawda, między tematem, co nam to da, że ja na przykład nie prowadzę księgowości tutaj, tylko księgowość jest prowadzona na przykład w mieście, bo to są... O, witam. To tego rodzaju... Przyjechałem sobie. Dobra, to weź sobie tutaj, ja tutaj z panią... Nie, nie przeszkadza. I w tym momencie wydaje mi się, że to jest kwestia pokazania, jakie korzyści konkretne będziemy mieli. Bo to trzeba się na tym znać. Ja osobiście nie czuję się tutaj w tych papierach dobry. I jak ja bym miał coś takiego jeszcze robić, to bardzo. Problem. One są jakieś rezerwowane, te głosy? Nie, ale jeden sobie weź, dobra? Jeden sobie. Bo tutaj do archiwum jeszcze musi iść. No, to moje zdanie jest takie. Jak ktoś bardziej niż ja się zna na tym, pokaże mi w sposób jasny, że dzięki temu możesz to, a teraz nie możesz tego, to wtedy ja mogę się do tego odnieść. Na dzień dzisiejszy nikt mi nie pokazywał, jakie są plusy, jakie są minusy. Dobrze. Dziękuję Panu bardzo w takim razie. Proszę bardzo.